i ma pojedyncze przypadki w Chorzowie i Katowicach. Інформацію для громадян України шукайте на сайті www.radioolsztyn.pl. Na Warmii i Mazurach może padać deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. Może też zagrzmieć. Na termometrach teraz 6 stopni w Ełku Gołdapi i Olecku, 7 w Elblągu, 9 w Olsztynie, Mikołajkach, Działdowie oraz w Nidzicy, a 10 stopni w Kętrzynie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 75 km na godzinę. Noc również z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od minus 1 do plus 1. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, początkowo także porywisty. A jutro, podobnie jak dziś, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej, może również zagrzmieć, a na termometrach jutro od 8 do 10 stopni, wiatr na ogół umiarkowany, w porywach, zwłaszcza w czasie burz, do 65 km na godzinę. No to ja się już wylogowuję, opuszczam studio, za chwilę przyjdzie Leszek Cimoch, Summa Summarum. Krzysztof Pieniak zostaje za konsoletą, Agnieszka Lipczyńska. Ja życzę dobrego weekendu, do usłyszenia. Reklama. Ludzie pytają, kiedy u nas przestanie padać? My kule mówimy nigdy. W Lotto ciągle coś pada. W kumulacji Lotto 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Pierwsza zasada ekonomii pomagania. Jeśli 100% przekaże 1%, to procent potrzebujących zmaleje, a zadowolonych wzrośnie. Przekaż 1% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego na Warmii i Mazurach. Ich listę znajdziesz na www.radioolsztyn.pl. Ogłoszenie społeczne.